Sezon 2020 z nami, a więc przyszedł czas na wzmocnienia. Dzisiaj przedstawię wam według mnie najlepsze niespodzianki, a także bomby jesiennego okienka transferowego. Więc taśma w górę i zaczynajmy. Po awansie z Rowem Rybnik do Ekstraligi Kacper Woryna zaliczył jeden z gorszych sezonów w swojej karierze, więc czas na odbudowę w innym klubie. 37 pod względem średniej zawodnik poprzedniego sezonu dołączył do drużyny z Częstochowy, która będzie biła się o medale, a może nawet mistrzostwo w najbliższym sezonie. Po dwóch latach spędzonych w Częstochowie, w której pokazał się z dobrej strony, Paweł Przedpolski postanowił zmienić klub. Zawodnik wraca do Apatora Toruń, w którym zaczął swoją żużlową przygodę i przejeździł 8 sezonów, w tym te najlepsze, kiedy startował jeszcze jako junior. Zawodnik z 27 średnią, e-winner pierwszej ligi żużlowej, Mateusz Cierniak po swoim najlepszym sezonie w karierze odchodzi z Unitarnów. Reprezentant młodzieżowej reprezentacji Polski w następnym sezonie wzmocni klub z Lublina i razem z Wiktorem Lampartem będzie stanowił jedną z najsilniejszych par juniorskich w sezonie 2021. Po kapitalnym sezonie, który niestety nie dał utrzymania dla drużyny z Rybnika, aktualny mistrz Europy Robert Lambert pozostaje w Ekstralidze, tym razem w barwach innego klubu. Brytyjczyk wzmocni szeregi Apatora Toruń, który po roku spędzonym w pierwszej lidze wraca do ścigania na najwyższym poziomie, z nadzieją na utrzymanie, a może nawet coś więcej. Pierwszy sezon w roli seniora już za Bartoszem Smyktałom, a do drugiego będzie przygotowywał się w nowych barwach. Popularny Smyk po 7 obiecujących latach opuszcza Leszno i od nowego sezonu będzie startować z Lwem na plastronie, zapełniając dziurę w składzie po Pawle Przedpełskim. Matej Żagar był 10 najskuteczniejszym zawodnikiem PG Ekstraligi, ze średnią powyżej 2 punktów na bieg, więc można powiedzieć, że był to udany sezon dla Słoweńca w barwach Koziołków. Jednak od następnego sezonu wraca on do województwa lubuskiego, ale tym razem nie do Stali Gorzów, tylko do ekipy z Zielonej Góry. Australijski mistrz świata z 2017 roku skończył poprzedni sezon z dopiero 15 średnią biegopunktową i zajął z włókniarzem Częstochowa rozczarowujące 5 miejsce. W 2021 roku Jason Doyle wzmocni leszczyńską Hydrę, z którą będzie walczył o obronę tytułu Mistrza Polski. Na podium mojego zestawienia postanowiłem umieścić Dominika Kuberę, który zaliczył bardzo udany ostatni sezon w roli juniora, który skończył ogłaszając zmianę klubu. Wicemistrz świata juniorów opuszcza Unię Leszno, przenosząc się do Motoru Lublin, z którym będzie walczył o playoffy i medale drużynowych mistrzostw Polski. Artem Łaguta reprezentował GKM Grudziądz od ich awansu do Ekstraligi w 2015 roku i był ich liderem od dobrych pary sezonów, lecz nadszedł czas na zmiany. Rosjanin z polskim obywatelstwem w sezonie 2021 będzie stanowił o sile Sparty Wrocław razem z Maciejem Janowskim i Tajem Findenem. No i największą bombą transferową jest według mnie transfer Kacpra Kłosoka w dosłownie ostatnich godzinach okienka transferowego do PSŻ-u Poznań. A już tak 100% tak na poważnie, największym transferem jesiennego okienka transferowego moim zdaniem został transfer Martina Waculika. Po dwóch latach w Falubazie Słowak powrócił do drużyny z Gorzowa, żeby znów stanąć po żółto-niebieskiej stronie w derbach lubuskich i pomóc gorzowianom po 5 latach znowu stanąć na najwyższym stopniu podium mistrzostw Polski. Także tak prezentuje się moje transferowe zestawienie, ale jeśli się ze mną nie zgadzacie, dajcie znać w komentarzu i napiszcie waszym zdaniem 10 albo przynajmniej 5 hitów transferowych tego sezonu. Tymczasem to by było tyle na dzisiaj i słyszymy się w następnym odcinku. Piona!